Gdzie był król? Gdzie był Kiedy król? Kiedy to wszystko się zaczęło? Kiedy to wszystko... Łaskawy panie... W sprawie ogłoszenia. A, tak, tak. Cmentary. Cmentary nam żyć nie dawały. Ale już żeście je ubili. Macie 5 żuchw na dowód. Tak, oto one. O, dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziemy już mieć problemów. Oto zapłata. Nie mogę medytować przy zgaszonym umysłu. Muszę je najpierw rozpalić. Mogę się na co... Wiesz, ludzi porozmawia... Pyta. By... Dobranoc, Wiedźminie! Dobranoc, Wiedźminie! Słucham cię, wędrowcze! Płacicie ponoć za krew Bledzwigerów. A tak, rzeczywiście. Chcemy wytępić gatunek, który narusza naturalny ekosystem tych okolic. Potrzebujemy 10 porcji krwi! Oto 10 dawek. Na Wiedźminów zawsze można liczyć. Oto twoja zapłata.
Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. Upiór. Oczywiście. Jeszcze nie skończyłem. Nie. Król. Swego. Król. Jeśli. Da. Nawet. Upiór. Oczywiście. Poszło jak. Dziękuję. Da. Nawet. Garkainu. Mój ulubiony. Oczywiście. Das. Słucham? Dałeś ogłoszenie na tablicę. Tak. Chodzi o wampirzycę, prawda? Udało ci się je zabić? Masz krew? Tak. Oto krew wampirów. Zdecydowanie ułatwiłeś nam zadanie, Wiedźminie. Oto twoja zapłata.
Zabiłem wampirzycę. Oto dowód. Śmiertelnie niebezpieczne stworzenie. Miałeś dużo szczęścia. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Słyszałem, że zabiłeś już 10 potworów i oddałeś ich trofea. To naprawdę duży wyczyn. Chciałbym cię jakoś nagrodzić. Niestety nie mam przy sobie pieniędzy, ale... Ale? Tak się składa, że jestem w posiadaniu 2 wspaniałych mieczy. Mogę oddać ci jeden, bo naprawdę dobrze przysłużyłeś się Temerii. Jakie to miecze? Jeden jest stalowy, ostry jak brzytwa. Ponoć wykuły go krasnoludy. Drugi elfi, zrobiony ze srebra. Oba są bardzo cenne i zabójcze. Wezmę stalowy. Oto on. Nie będziesz narzekał. Bywaj. Co za rekruci? Czego tu szukasz, Wiedźminie? Przepuść mnie, Devet. Strasznie wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Masz rację, hrabio, jestem zmęczony. Mogę przejść? Mój drogi Geralcie... Spędziłem noc ze strzygą. Moja cierpliwość powoli się kończy. Przepuść mnie. Ze strzygą? Mogę wiedzieć, z jakim rezultatem? Zabiłeś ją? Strzyga nie będzie już sprawiać problemów. Wiem ponadto, że ktoś z bliskiego otoczenia królewny jest zdrajcą. Wiesz kto? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Znalazłem pamiętnik, który pomoże zidentyfikować zdrajcę. Triss Merigold powinna znać jakieś przydatne zaklęcie. Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać pamiętnik Ostrita. Wielki mistrz jest znacznie lepszym magiem od tej wiedźmy Merigold. Nie wspomniałem, do kogo należał pamiętnik. Ale... Kurwa, wpadłem. Prędzej czy później musiało do tego dojść. Pal to licho. Wiedźminie, rodzi się nowy porządek. Stań u mojego boku, po stronie zwycięzców. Przyłącz się do mnie, do Roderika Devetta, przyszłego wicekróla Temerii. Dla kogo pracujesz, Devet? Myślałem, że sam się tego domyśliłeś. Współpracuję z Salamandrą.
Tymczasowo. Myślisz, że jesteś w stanie ich przechytrzyć? Są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jeszcze raz powtarzam, przyłącz się do mnie. Jesteś gnidą. Nie będę sobie brudził butów, rozdeptując takiego śmiecia. Chędosz się, mutancie! Zginiesz od mojego miecza! Chyba jednak pobrudzę buty. Płonąca róża! Witaj ponownie, Geralt. Poznałeś już Rajlę? Przeszła ostatnio swoistą przemianę. Otrzymała dar życia. Geralt! Swoistą przemianę, dar życia? Kpisz sobie. Rajla nie żyje. Ten bezwolny work krwi i mięśni nazywasz żywym?
Biała Rajla jest teraz istotą niemal doskonałą. Przekonasz się o tym. Twoje eksperymenty są żałosne. Tak jak i ty. Rajla, kochanie, chyba nie pozwolisz obrażać swojego pana. Geralt! Skoro chcą was, to
było? Nie jestem pewien. Chyba jakieś mutanty. Zjawiłaś się w samą porę. Daj spokój, nie mogłam zostawić cię samego. Dzięki, Triss. Geralt? Jak sytuacja na froncie? Skojatel mordują ludzi, zakon morduje nieludzi, pomiędzy nimi krążą żołnierze Foltesta starający się zaprowadzić porządek. Z grubsza mamy remis. Nie wygląda to dobrze. Nie jest tragicznie. Po tym, jak odczarowałeś Addę, Foltest wyraził chęć zawarcia tajnego sojuszu z Lożą. Postąpił, jak przystało na rozsądnego monarchę. Loża udzieli mu wsparcia, dzięki któremu utrzyma tron i zaprowadzi porządek w Wyzimie. Udało ci się zrealizować swoje tajne plany. Między innymi dzięki tobie, Geralt. Ale najważniejszy jest fakt, że uda się ocalić setki istnień. Triss. Wiem, Geralt. Wiem. Geralt? Jestem pewien, że baza Salamandry znajduje się w Starym Dworzyszczu. Też tak uważam. Dlatego przed odejściem z zamku zaopatrzyłam się w klucz do krypty. Można z niej przejść do katakumb pod dworzyszczem. Jesteś genialna. Idziemy? Jasne. Zobaczysz świat, mówili. Geralt, to nie ma sensu. Musisz się śpieszyć, bo nie wiadomo, co knuje Salamandra. Więc chodźmy. Nie, ja zostanę. Zostało mi jeszcze sporo mocy, a te mutanty naprawdę mnie wkurzyły. Właduję w nich trochę ognistych kul. Nie, Triss, to zbyt niebezpieczne. Od kiedy pytam cię o pozwolenie na pakowanie się w kłopoty? Albo ty mnie, skoro przy tym jesteśmy? Triss. Nie ma czasu, nadchodzą następni. Idź już wreszcie. Nie znoszę łzawych pożegnań. Do zobaczenia, Triss. Thank you.